Frivolnie nakręcej. Niedziela, godzina 12. Bardzo serdecznie witaję Was frivolnie nakręceni. Dzisiaj z Wami w studio Marcin Kruk, a ze mną mój gość specjalny, Agnieszka Małek. Cześć wszystkim. Agnieszka Małek, czyli no dla mnie przede wszystkim miłośniczka kolorów, tak fizycznie i tak w przenośni, ale przede wszystkim fotograf. Chcesz to jakoś skomentować? Czy chcę to jakoś skomentować? Z tymi kolorami tak, owszem, fajnie to powiedziałeś, bo faktycznie lubię kolory, tak? I dla mnie to też jest ważne, żeby i w życiu, i na zewnątrz, i w środku było barwnie. 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 O, to jest taka dobra metafora i dobry wstęp do tego, o czym chcemy porozmawiać. Wytłumaczę Wam. Agnieszka jest takim dla mnie wzorcowym przykładem osoby, która podjęła decyzję, której wiele osób nie podejmuje z różnych względów, czyli miałaś pracę na etacie. Tak jest. Ale zdecydowałaś się z niej zrezygnować na rzecz tego, co kochasz, czyli na rzecz swojej pasji, jaką jest fotografia. Dokładnie. Aga, to jakbyś mogła tak troszkę opowiedzieć tą historię, jak tą to sytuację. Było. Dokładnie. Więc jak to było? W ogóle u mnie z tą fotografią też zaczęło się dosyć śmiesznie i przypadkowo raczej, bo tuż przed moim wyjazdem na Erasmusa, który był na 5. roku studiów, więc tak naprawdę w ostatniej chwili, kupiłam sobie lustrzankę i to była moja pierwsza lustrzanka i z tą lustrzanką pojechałam do Turcji. No i los tak chciał, że ta Turcja zawładnęła moim życiem, była na tyle ważna, że bardzo dużo robiłam wtedy zdjęć, nauczyłam się w ogóle robić wtedy zdjęcia. Na początku wszyscy znajomi też patrzyli na to tak dosyć przez palce, ale później każdy zaczął gdzieś tam faktycznie je doceniać. Stworzyłam bloga. Ten blog zaczął być oglądany i w Polsce, i przez znajomych właśnie z Erasmusa. Kiedy wróciłam z tego Erasmusa, już nie potrafiłam zostawić fotografii i co prawda szukałam ciągle pracy jako normalny człowiek w normalnej formie. Będę siedzieć za biurkiem, prawda, i pracować jak przystało. Jak mróweczka. Dokładnie. I owszem, znalazłam taką pracę, tak? Znalazłam taką pracę tutaj w Lublinie, bardzo dobrze płatną, świetne perspektywy, już nie będę tutaj mówiła, co to była dokładnie za praca, ale naprawdę miałam bardzo dużego farta, w związku z tym, że udało mi się taką pracę znaleźć. No i po 3 miesiącach okresu próbnego, gdzie ja wiedziałam, że moi szefowie są bardzo ze mnie zadowoleni i chcą przedłużyć ze mną tą umowę i podpisać ze mną umowę na stałe, ja po prostu do nich poszłam i powiedziałam, że ja z tego rezygnuję. Dobra, ale moje pytanie teraz brzmi tak, a już w tym momencie miałaś jakichś klientów, o których wiedziałaś, że ci zapłacą za robienie zdjęć? Nie, to było bardzo szalone, tylko to, co mi pomogło też w podjęciu tej decyzji, to sam fakt, że ja chodziłam do pracy od poniedziałku do piątku, oczywiście po minimum 8 godzin, bo ta praca jednak wiązała się z tym, że czasem trzeba było zostać dłużej. I prawda była taka, że kiedy ja wracałam do domu, już popołudniami, później wieczorem, ja ciągle umawiałam się gdzieś na jakieś sesje, tak? Próbując swoich sił w najróżniejszych rodzajach zdjęć, czy to sesje portretowe, czy to reportaże, uczestnictwo w jakichś organizowanych eventach i innych takich rzeczach. I ja po prostu po pracy brałam się za tą fotografię. Kiedy przychodził weekend, ja się nie mogłam doczekać soboty, bo będę miała wreszcie czas na to, żeby siąść i obrabiać zdjęcia, prawda, na spokojnie. Więc kiedy siedziałam w pracy za biurkiem, patrzyłam tylko na zegarek i na to, kiedy ten czas się skończy, kiedy tutaj muszę siedzieć przed tym komputerem, więc strasznie się męczyłam wtedy, po prostu strasznie się męczyłam. I to, że bardzo dużo rozmawiałam w tym okresie z moimi najbliższymi, byłam też bardzo mocno zainteresowana rozwojem osobistym i na mojej drodze też pojawiło się kilka osób, które były bardzo ważne dla mnie w tym momencie, w tamtym okresie. To mi pomogło zdecydowanie podjąć odpowiednią decyzję. Kilka pytań, dużo wsparcia i no i zrezygnowałam, tak? Aczkolwiek pamiętam do dzisiaj ten stres, kiedy ja jechałam z tą myślą do pracy, że ja ją rzucam. Po prostu. Jak ja mam to im powiedzieć? A co było dalej, dowiecie się już za chwilkę. Radio Free. Frivolnie nakręcej. Frivolnie nakręceni, dzisiaj w studio Marcin Kruk, razem ze mną Agnieszka Małek. Agnieszka w zasadzie mówiła o tym, jak to było, że rzuciła tą pracę na etacie i zaczęła fotografować. Agnieszka, no i doszliśmy do tego momentu, kiedy faktycznie decyzja została podjęta. Jak to było dalej? Zostajesz bez pracy i bez klientów. Dokładnie. Tak, brzmi to teraz trochę szalenie z perspektywy czasu, jak się tego słucha. I wiem, że gdyby nie ogromne wsparcie zarówno moich rodziców, jak i moich
moich najbliższych znajomych i moich przyjaciół, to z pewnością nie byłabym tu, gdzie jestem w tym momencie. To też nie było tak, że od razu tylko zostawiłam tą pracę na etacie i od razu założyłam działalność. Nie, to absolutnie tak nie wyglądało. Do tego, aby otworzyć własną działalność, też musiałam dojrzeć, musiałam być pewna. Też potrzebowałam zdobyć więcej doświadczenia, więcej znajomości, bo jakby nie było, znajomości są ważne. Aczkolwiek śmiać mi się chce zawsze z tego, jak ktoś tak narzeka, że o, bez znajomości to się nic nie da zrobić. I owszem, być może, że faktycznie nie da się, ale słyszałam też fajne zdanie, że owszem, tak teraz jest, ale kto ci zabronił mieć tych znajomych, tak? Kto ci zabronił tobie stworzyć sobie takich znajomych? Czy wiesz co, ja zawsze mówię, że nikt się nie rodzi z książką telefoniczną na plecach. Dokładnie. Znajomości są po pierwsze rzeczą nabytą, a po drugie w tych znajomościach takich, które tak ludzie demonizują trochę, że o, znajomości to tak, takie ważne i tak dalej, ale to też jest trochę tak, że nie chodzi tylko o to, czy kogoś znasz, ale też o to, czy komuś ufasz, więc to nie chodzi tylko o to, żeby kogoś poznać, ale zdobyć jego zaufanie przede wszystkim. Zdecydowanie. No i tutaj ten networking tak się pojawia, jakby nie było, no ale to już chyba każdy raczej wie, jak to w tym momencie jest ważne w obecnych czasach, żeby z tego ani rusz. Czyli w ten sposób po prostu networkingowo zdobywałaś pierwszych klientów? Tak, zdecydowanie. Ja bardzo dużo się udzielałam w tym pierwszym okresie po skończeniu mojej pracy za biurkiem na etacie. Zaczęłam bardzo dużo się udzielać, zarówno na różnego rodzaju eventach, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, przez organizacje, czy studenckie, czy pozastudenckie. I przez to bywałam w wielu miejscach, poznałam ogromną ilość ludzi. Naprawdę, moje zdjęcia zaczęły się też pojawiać w najróżniejszych miejscach w sieci, bo jakby nie było w tym momencie, no, internet jest pierwszym takim kontaktem. Czyli tak, żeby to było tak jasne, czyli swoje odpracowałaś za darmo. Tak, zdecydowanie. I bez tego też myślę, że byłoby ciężko. Że owszem, w pewnym momencie gdzieś tam zaczęłam się cenić, tak? Aczkolwiek ja musiałam też do tego dojrzeć. I też musiałam zdobyć gdzieś to doświadczenie, więc jak najbardziej w tym momencie się też tego nie wstydzę, tak? Bo to jest ważne po prostu. Gdzieś to doświadczenie zawsze trzeba zdobyć. Więc u mnie to wyglądało w ten sposób. Okej, a mówiłaś już, że miałaś wsparcie od najbliższych, ale było też tak, że część ludzi mówiła, że ej, w ogóle o co chodzi, co ty robisz i... Tak, szczególnie kiedy wiedzieli, gdzie pracowałam wcześniej, w sensie na tym etacie, jaką pracę mi się udało tutaj w Lublinie znaleźć, że takiej pracy po prostu nie ma, tak? Więc oni się wszyscy pukali w ogóle w głowę, że ale jak to, że taką pracę, bo to była też praca, gdzie pracowałam na rynek niemiecki, oczywiście rozmawiając po angielsku, ale to była praca z ogromnymi perspektywami, możliwościami rozwoju w języku obcym, duże pieniądze i w ogóle wszystko wow. Więc jak ja mogłam zostawić coś takiego na rzecz po prostu czegoś tak niepewnego jak fotografia? A już za chwilkę dowiemy się ponownie, co było dalej. Radio Free. Privolnie nakręcaj. Dobrze, Agnieszko, opowiadałaś nam wszystkim, mi również, ja tutaj słucham bacznie, może też zostanę fotografem, kto wie. Droga wolna. Okej, opowiadałaś, jak to było, że doszłaś już do tego momentu, że decyzja, że te pierwsze zlecenia, właśnie, pojawiały się pierwsze zlecenia i co, uczyłaś się dopiero na tych pierwszych zleceniach, jeszcze się uczyłaś, czy cały czas się uczysz, czy jak to jest? No, prawda jest taka, że człowiek uczy się jednak cały czas, tak, i kiedy zaczynałam robić pierwsze swoje śluby, bo jestem przede wszystkim fotografem ślubnym, to owszem miałam już pewien zasób wiedzy, tak, z którym nie bałam się iść na ślub, ale z perspektywy czasu, po 3 latach od tamtego momentu, no widzę, jak bardzo mój warsztat chociażby się rozwinął, więc na tamtą chwilę czułam się wystarczająco pewnie. Czyli jeszcze nie jesteś fotografem kompletnym? Nie, ja myślę, że nie ma czegoś takiego, że tak naprawdę, żeby być dobrym, trzeba się rozwijać cały czas. Nie można osiąść na laurach i w pewnym momencie stwierdzić, że okej, umiem wszystko, koniec, już mi wystarczy, nie rozwijam się dalej. Nie da się tak. Jak długo teraz, nazwijmy to, jesteś fotografem? Ile minęło, nie wiem, od twojego pierwszego zlecenia na przykład? Będzie prawie 3 lata, tak? Prawie 3 lata. Jak teraz wygląda twoje, nazwijmy to, życie zawodowe? Moje życie zawodowe wygląda dość interesująco, ponieważ, jak większość zapewne wie, sezon na śluby jest w okresie wiosenno-letnim, tudzież jeszcze wczesno-jesiennym, tak? A później cała zima to są, no, tak
takie trochę zimowe wakacje. Fajrant masz teraz jednym taki słowem. Trochę fajrant, dokładnie. To jest odpoczynek po sezonie, bo w tym momencie był naprawdę, naprawdę intensywny. Kiedy pracowałam praktycznie 7 dni w tygodniu, no i z tym trzeba się liczyć, że było gorąco, było bardzo upalne lato, wszyscy znajomi jechali nad jeziora, a ja jadę na ślub. No i to ma wszystko swoje wady i zalety, tak? I owszem, muszę pracować te kilkanaście godzin w ciągu jednego dnia i później jeszcze przed komputerem kolejną ilość godzin, no ale coś za coś, po prostu. Coś za coś, czyli raz trzeba pracować te kilkanaście godzin, tak? A potem właśnie mam zimowe wakacje. Wakacje, ale tak w tym sezonie to faktycznie siedzisz nad tymi zdjęciami codziennie, pracujesz? Nie da się tak codziennie siedzieć nad zdjęciami czy pracować, z tego względu, że jednego dnia robię ślub, tak? Więc to jest już kilkanaście godzin, koniec. Cały dzień pracuję nad zdjęciami, tak? Kolejnego dnia zazwyczaj odpoczywam, później są kolejne inne sesje, czy to plenerowe, czy jakieś pojedyncze, rodzinne, bo robię też różnego rodzaju inne sesje, ale zawsze w charakterze reportażowym, nie posiadam studia, więc też nie idę w tą stronę. No i potem zawsze gdzieś pomiędzy tym wszystkim jest wplatana obróbka, więc siedzenie przed komputerem. No i w wakacje jest to szczególnie ciężkie usiedzieć w domu, prawda? Bo pięknie za oknem. Tak, tak. Ale tak. Możesz pracować przecież w plenerze, nie możesz sobie siąść na trawce? No nie do końca, nie, bo jednak tutaj też sprzęt odgrywa ważną rolę i ja na przykład pracuję na komputerze stacjonarnym, więc trochę ciężko byłoby go po prostu wziąć pod pachę i wyjść w plener. Trzeba by było mieć długi przedłużek, raczej co? Raczej tak. Radio Free. Privolnie nakręcaj. Agnieszka, teraz chciałbym zahaczyć jeszcze jeden temat, bo w pewnym momencie w tej swojej historii powiedziałaś, że byłaś bardzo mocno zainteresowana rozwojem osobistym, a jak teraz patrzysz na tą, nie wiem, psychologię rozwoju i tak dalej, czy tam psychologię sukcesu, jak zwał, tak zwał. Jak na to patrzę teraz? Mhm. Teraz wybieram sobie wybiórczo tematy i kwestie, które mnie interesują w danym momencie, bo wcześniej byłam tak tym zafascynowana, że chłonęłam jak gąbka ze wszystkich stron tematy takie jak sukces, finanse, rodzina, znajomi, po prostu wszystko. I owszem, to mi dużo dało, gdzieś tam poustawiało odpowiednie puzzle w głowie i wszystko się fajnie złożyło w jedną całość. Aczkolwiek teraz, mówię, bardziej świadomie już wybieram rzeczy, które mnie gdzieś tam interesują. Owszem, mam swoich ulubionych, czy blogerów, czy autorów książek, po które lubię sięgać. Jest też często tak, że wracam do tego, co kiedyś przeczytałam i teraz patrzę już zupełnie pod innym kątem na to samo i wyciągam sobie kolejne rzeczy z tego wszystkiego. Plus, no, cały czas słucham tego, co się pojawia, tak? Ale mówię, już nie łapię się na tym, że... Że wow, ale tak, to jest doskonałe. Tak, tak, tak. I że słucham po prostu wszystkiego, jak leci. Nie, że już teraz wiem, że trzeba też umieć filtrować to, co do nas dochodzi i samemu sobie wybierać treści, które czytamy, których słuchamy. Myślę, że masz podobny pogląd do mojego, że fajnie, że to jest, dobrze mieć tą wiedzę, dobrze się tym zafascynować i nawet zachłysnąć, ale trzeba znać umiar w pewnym momencie i trzeba zrozumieć, że to jest... Że też trzeba coś swojego w tym wszystkim. Dokładnie, ale powiem ci, dlaczego o to zapytałem. Dlatego, że właśnie w tych treściach związanych z rozwojem osobistym jest taki slogan, że żyj pasją, że to jest takie fantastyczne i tak dalej. No i ja mam wrażenie, że tobie się to trochę udało na zasadzie, że robisz to, co chciałaś, robisz zdjęcia i teraz jest różowo, jest kolorowo zawsze? No oczywiście, że nie. Nie ma czegoś, co jest idealne. Tak samo jak nie ma idealnego człowieka, tak samo nie będzie idealnej pracy. W tym momencie kiedy mówię, że tak, teraz mam bardzo fajny okres, wakacje zimowe, owszem, ale na to też musiałam sobie zapracować, tak? Przez cały sezon, kilka miesięcy, od kwietnia do listopada praktycznie, pracowałam bardzo dużo, bo oprócz fotografii zajmuję się także grafiką, więc tej pracy było mnóstwo. No i to po pierwsze, tak? Po drugie, prowadząc działalność, wchodzi cała papierologia, ZUS-y i wszystkie inne rzeczy, które tak nas straszą, tak? Jest samodyscypliną, bo to chyba akurat jest bardzo potrzebny element układania swojego czasu właśnie w momencie takiej pracy, jaką ty masz. Bardzo, tak. Aczkolwiek ja mam trochę inaczej, miałam, już teraz nie mam aż tak, miałam problem w drugą stronę. U mnie trochę poszło w pracoholizm, tak, że kiedy ja miałam tak nienormowany czas pracy, to ja pracowałam aż za dużo. Po prostu mnie to tak interesowało, mnie to tak wciągało, że ja potrafiłam spędzać nad tym dużo za dużo czasu niż powinnam. Po prostu. I trzeba uważać też w to,
tą stronę, tak? W tym momencie już dochodzę do takiego momentu, że mam ten balans między pracą a między swoim prywatnym życiem i to jest właśnie fajne. Radio Free. Frivolnie nakręcaj. Frivolnie nakręceni, Marcin Kruk ze mną w studio, Agnieszka Małek. Agnieszka, tak na zakończenie już tej naszej sagi o fotografii, powiedz mi, masz czasem tak, że już siadasz do tego komputera, do tych zdjęć, mówisz, no nie, już nie mogę, ileż można? Czasem, owszem, jestem zmęczona, po prostu następuje zmęczenie materiału, ale nie mam tak, że o nie, po prostu znowu to. Jeżeli już jestem zmęczona, to po prostu nie siadam, po prostu robię sobie chwilę wolnego, idę na spacer, spotkam się z kimś znajomym i robię coś dla siebie, żeby też ochłonąć, odpocząć i jeżeli nie zrobię tego teraz, to trudno, posiedzę dłużej w nocy, najwyżej, tak, coś za coś i skończę to wtedy i już. Okej, bo doszliśmy tak trochę chronologicznie do końca, można by powiedzieć, historii, ale chciałbym jeszcze tak wrócić do takiego punktu zero, co było nawet wcześniej. Powiedz mi jeszcze, Aga, jak to się stało, bo to jest bardzo ważny, przynajmniej moim zdaniem bardzo ważna kwestia, bo dużo ludzi mówi, że nie wie, co chce robić, że oni to nie mają pasji. Że szukać. No właśnie szukać, ale jak szukałaś? Jak szukałaś? Co robiłaś? Ja bardzo usilnie szukałam przez całe moje studia. Mhm. Kończyłam grafikę na Wydziale Artystycznym tutaj u nas w Lublinie i ja też bardzo dużo pracowałam w różnych miejscach w trakcie całych studiów, więc moje CV jest tak naprawdę przebogate. Pracowałam i w branży, i poza branżą, i za biurkiem, i nie, i kreatywnie, i odtwórczo, i tak dalej. I cały czas szukałam. Byłam i w fundacjach, i w organizacjach, i byłam na tym Erasmusie, i nawet tam też się udzielałam w organizacji, więc cały czas szukałam. Pamiętam jeszcze takie rozmowy z moją przyjaciółką Moniką, gdzie właśnie mówiłam, że ja tak bardzo nie wiem, co ja mam robić, tak bardzo nie wiem. I teraz się trochę z tego śmieję. Owszem, to było ważne wtedy, ale dobrze, że po prostu szukałam. I to przyszło samo, tak? U mnie to był ten Erasmus, to była Turcja, którą się po prostu zachłysnęłam. A i to był ten moment, rozumiem, tak? Że tak. Złapałaś za ten aparat i wiedziałaś, że to jest to. Było w Turcji, no. Też wszystko się świetnie zbiegło w tym momencie. Ten okres był bardzo ważny dla mnie i jest do tej pory. Tam się wiele nauczyłam, dowiedziałam o samej sobie. No i właśnie, tam zaczęłam robić zdjęcia, po prostu. Ale to chyba takie kwestia oderwania od takiej codzienności, od rzeczywistości, inne okoliczności. Tak, nowe miejsce. Trochę tak, zupełnie inne. No wiadomo, jaka jest Turcja, egzotyczna. Mhm. Ja się śmieję, że to było najbardziej egzotyczne miejsce, jakie tylko mogłam wybrać, jadąc na Erasmusa, dlatego tam pojechałam. Tak. Okej, okay, czyli szukałaś nie tylko, tak można powiedzieć, w głowie, ale szukałaś też geograficznie, wychodzi. Jasne. Po prostu szukałam na wszystkie możliwe sposoby. Z ludźmi dużo spędzałam czasu, mnóstwo ludzi poznałam w okresie studiów, więc gdzieś tam to wszystko się Ale myślisz, że to zadziałało tylko w twoim przypadku, czy że to jest recepta, że jak chcesz znaleźć, to szukaj po prostu. No, zdecydowanie to jest recepta. Nic samo nie przyjdzie do ciebie i nie spadnie ci jak manna z nieba. Trzeba szukać. Aga, bardzo ci dziękuję za wizytę. Ja również. Dziękuję ci za rozmowę. No i cóż, kolorowego życia ci życzę. O, dziękuję, jak ty to ładnie powiedziałeś. Dziękujemy wam bardzo, słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Pa, pa. Radio Free.